nie jesteśmy w stanie inaczej. Super. To jest genialna myśl. No, Tomasz Halik to jest taki człowiek, który ma takie genialne myśli, takie rodzynki, że tak powiem, świetne. Rechu się mówi. Rodzynki też. Rodzynki to jest... Słuchaj, jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, przed pieczeniem ciast. Myślę, że rodzynki są bliżej niż perły. Ale niech będzie perełka. Rozpoczynamy nagranie, czas wyciszyć telefony. Cześć Mateusz. Cześć Piotrze. Zaczynamy. Zaczynamy czwarte, ostatnie adwentowe spotkanie. Właśnie, ostatnie adwentowe. Mamy ogromną masę próśb, żebyśmy kontynuowali. Mateusz, jak się z tym czujesz? Może po pierwszym Sylwestrze. Nie po pierwszym Sylwestrze, źle mówię. Po 1 stycznia pomyślimy. Po 1 stycznia, słuchajcie. Chociaż to wie, może nawet między świętami. Zobaczymy. Ale to myślę, że jest szansa, żebyśmy kontynuowali. Jeśli tylko chcecie nas słuchać, to na pewno my chcemy do was mówić. Zobaczymy, jak długo i o czym. Może właśnie, zapraszamy was, przyślijcie nam tematy, które moglibyśmy... Tematy, które by były takie ciekawe dla was, ważne. Dzisiaj, Mateusz, zapowiadałeś, że będzie jakaś niespodzianka, aż się boję. Nie no, niespodzianka to jest po prostu kolejny odcinek. Kolejny odcinek. Niespodzianka to może nie tyle niespodzianka, co odwrócenie całej naszej tej tematyki adwentowych spotkań, bo te trzy pierwsze spotkania, pierwsze mówiące o tym, co zrobimy z adwentem, co adwent zrobi z nami, jak do tego adwentu podejść, drugie spotkanie, czyli co nam daje wiara, trzecie spotkanie, jak się troszczyć o wiarę, wszystko było o nas. Dokładnie. A teraz to czwarte spotkanie to już takie podprowadzające pod same Boże Narodzenie. Czyli co tak naprawdę wiemy o Panu Bogu, albo co nam Pan Bóg mówi o sobie. Czyli tak jakbyśmy chcieli teraz spojrzeć na drugą stronę. To nie mogłeś mi tego powiedzieć tydzień temu? To mi się przygotował. To nie byłaby niespodzianka. Dlatego właśnie niespodzianka, że dzisiejszy temat jest taki bardziej na zasadzie nie tyle zaplanowanych treści, co bardziej takiej próby faktycznie odkrycia Pana Boga, jak gdyby nawet na nowo dla nas. Nie tylko dla tych, którzy słuchają, nie tylko dla tych, których zapraszamy do takiej adwentowej drogi, ale dla nas. Ja wiem, że nazwałeś to spotkanie takim tytułem Relacja z Bogiem. Tak, bo wszystko, co my tak naprawdę mówimy w tym adwencie, prowadzi do jakiejś relacji z Panem Bogiem. Myśmy sobie stworzyli nawet chociażby w ostatnim tygodniu taką przestrzeń do tej relacji z Panem Bogiem. Tak. No i teraz pytanie jest, kim jest ten Bóg, z którym ja buduję relacje? W jaki sposób On ze mną buduje relacje? W jaki sposób On oddziaływuje na moje życie? Czy też jak Go mogę doświadczyć? Ja może od razu tak zacznę mocno dzisiaj. Właśnie, dajesz, bo ja jestem tutaj jakoś słaby. Powiem szczerze, że po ostatnim, kiedy mnie zagiąłeś, że nie przeczytałem piątkowej liturgii słowa, to sobie przeczytałem. I oczywiście może nie tyle będzie wprost o samej liturgii, ale mamy Ewangelię. Ja czytałem. Gdzie Józefowi objawia się anioł, który mówi mu, co ma robić. Żeby się nie bał i w jaki sposób ma podejść do całej sytuacji. No i daj mi człowieka, któremu się objawił anioł. W takim sensie wprost, tak jak czytamy w Piśmie Świętym. Bo jak my dzisiaj mamy mówić o tym, że Pana Boga jakoś doświadczamy, że Pan Bóg wchodzi z nami w relacje, że Pan Bóg jest w naszym życiu faktycznie obecny, no to myślę, że to słowo, które dzisiaj jest, które czytamy, no jest w pewnym sensie o tym. Słuchaj, doskonale to wymyśliłeś, aż mam ciarki. No to jest dobre, no. No nie, no przychodzi do Józefa anioł, który mu we śnie tłumaczy, co ma zrobić. No jak teraz pokazać człowiekowi, jakbyś ty na przykład mi chciał pokazać, jak ja mogę doświadczyć Pana Boga w swoim życiu? Tak powiedzmy namacalnie. Namacalnie, tak. No i to już jest problem, no nie? To nie jest takie proste. Różnie, no bo jestem księdzem, to mi się od razu uruchamia cały zestaw swoich osobistych doświadczeń i przeżyć. No pamiętasz, byliśmy na pielgrzymce. Myśmy się dokładnie o to spierali na pielgrzymce wtedy w Mrzygłodzie. Tak, pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam dobrze zakończenie tego spierania się, kiedy ja powiedziałem, że się nie da tak po prostu pokazać Pana Boga człowiekowi, że dotknie, poczuje. Tak. I pamiętasz, myśmy potem skończyli naukę wieczorem, apel. Poszliśmy na nocleg. Na noclegu kłótnia do 4 rano. O 4 rano zaczynamy. I zaczynamy tą konferencję od tego, że ja ubieram komrze, ubieram stułę, otwieram tabernakulum. Ja patrzę, ludzie na kolana. 400 ludzi w pielgrzymce na kolana. Nikt go to nie prosił. Ja wyciągam kustodię z Panem Jezusem. Kustodia to jest to naczynie, w którym jest ta duża hostia, zanim się ją włoży do monstrancji. I pokazuję tobie, da się pokazać Boga tu i teraz.
tu jest. I w tym momencie myśmy zamarli z Mateuszem, no bo cały Kościół zaczął, niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament. Dla nas to było tak namacalne doświadczenie, że Duch Święty działa, że to jest takie Boże działanie, że aż teraz to czuję. No to było wyjątkowe faktycznie. No, w tamtym momencie, w tamtym czasie, w tym miejscu wtedy w Kościele, tak. No dało takie poczucie obecności Pana Boga. Że po on pięciu dniach jest drogi, realny, słowa, no, przygotowania. Natomiast, no właśnie, tam była też ta, że tak powiem, cała oprawa. Tak. Myślę, że każdy ma takie doświadczenie, że jak jest w Kościele i ten Kościół jeszcze jest, powiedzmy, w miarę taki sprzyjający modlitwie, to ma łatwiej doświadczyć Pana Boga. Natomiast no, my tak szczerze mówiąc, w takim naszym szukaniu obecności Pana Boga, czy odkrywaniu tego, kim jest ten Pan Bóg dla nas, jak On działa, no jesteśmy na trudnej drodze bardzo. No, będę się kłócił, bo mam w głowie rekolekcje księdza Marka Studenckiego, pomagałem mu je nagrywać. I on dał chyba w tej drugim odcinku na początku zaraz to zdanie. Gdzie jest Bóg? Jest bliżej niż myślisz. No to ja nawet powiem więcej. Jeżeli już w taką stronę byśmy chcieli iść, to od razu mi się kojarzy ksiądz Tomasz Halik, który napisał kiedyś taką książkę Cierpliwy wobec Boga, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale on powiedział, że Bóg to jest ktoś, kto jest tak blisko nas, jak nasza twarz. Dobre. Czyli w jakim sensie? Że my tą twarz możemy zobaczyć tylko w lustrze. Nie jesteśmy w stanie inaczej. Super. To jest genialna myśl. No. No, Tomasz Halik to jest taki człowiek, który ma takie genialne myśli, takie rodzynki, że tak powiem, świetne. Perełki się mówi. Rodzynki też. Rodzynki to jest... Jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, przed pieczeniem ciast. Myślę, że rodzynki są bliżej niż perły. Ale niech będzie perełka. Natomiast genialna myśl, że Bóg jest tak blisko nas, jak twarz, że my nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, tak jak nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszej twarzy, jedynie możemy ją zobaczyć w odbiciu w lustrze, w zwierciadle. I on nawołuje do świętego Pawła, że Boga poznaje tylko w zwierciadle, a nie twarzą w twarz. Mm. Jest tak blisko i jeszcze mówi drugie, w nim jesteśmy, w nim się poruszamy. Tak, czyli lubię jest to. Tak bliski, że jest taką przestrzenią. No, nie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jesteśmy, więc pierwsza taka myśl dotycząca tego, kim jest Bóg, z którym budujemy tą relację, no to, że jest kimś niesamowicie bliskim. I to jest na pewno coś bardzo ważnego, ale jak mówimy o bliskości Pana Boga, to mi się od razu uruchamia jeszcze jedna myśl taka dotycząca tego, kim jest Bóg, że jest towarzyszem. Ktoś bliski to jest ktoś, kto zawsze towarzyszy. Mhm. I to jest chyba... taka rzecz, która jest trudna w naszym doświadczeniu życiowym. No. Żeby mieć zawsze poczucie Boga, który mi towarzyszy. Jak On jest obecny w tym moim życiu? Jak On jest obecny tak blisko mojego życia? Tak, że nawet często Go nie widzę. No to jeśli mogę powiedzieć, bo mówiłeś, że byśmy mówili o sobie. Jako ksiądz sprawuję codziennie mszę świętą. Może są dni, kiedy nie odprawiam mszy świętej, ale generalnie staram się codziennie sprawować Eucharystię. No to ten moment dla mnie bardzo ważny, kiedy mówię słowa konsekracji. Są takie dni, że to po prostu powiem, była msza, ale są takie dni, że mnie to mocno dotknie. On mi towarzyszy, Bóg mi towarzyszy, Jego łaska, Duch Święty. I ja to nagle tak super mocno przeżywam, że On tu jest blisko, ja wypowiadam się w Jego imieniu. No i to jest świetne, ale to jest doświadczenie, które jest takie nie dla każdego, że tak powiem, no nie? Tak. Żeby codziennie być na Eucharystii. To mam dla każdego. Spowiedź. No ale też codziennie nie chodzisz do spowiedzi. No nie. Nie w takim sensie dla każdego, że Eucharystia to dla księdza. Eucharystia jest dla każdego i każdy je może tak doświadczyć. Tak samo spowiedzi możemy doświadczyć. Tylko, że ja bym tu szedł jeszcze dalej. Żeby to miało wymiar całego towarzyszenia. Bo sakrament, one nam dają poczucie towarzyszenia Pana Boga jak gdyby rytmicznie. Mhm. Dlatego na przykład niedzielna Eucharystia co tydzień, żeby była taki rytm tych spotkań z Panem Bogiem. Że Bóg chce się z nami spotykać, że On jest właśnie tym, który nas zaprasza do tej bliskości z Nim. Ale to są znaki i symbole. Nie? No i to rzeczywistość. Nie? Mamy Pana Boga, który jest obecny w Słowie Bożym. Kolejna taka przestrzeń, gdzie możemy zobaczyć tą Jego bliskość. Mamy Pana Boga, który jest obecny w drugim człowieku. Mhm. O czym w ogóle jeszcze nie mówiliśmy tutaj. No nie, że Pana Boga można zawsze doświadczyć w drugim człowieku. Niezależnie od tego, jaki ten człowiek jest, to zawsze Bóg przychodzi w drugim. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chyba w ogóle bardzo często zapominamy, że Boga możemy doświadczyć w sobie.
To już jest takie może głębsze, może się to wydawać trochę takie dziwne, ale my rzadko myślimy o tym, że jesteśmy Bożym stworzeniem, stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Mamy w sobie Bożego Ducha. Więc tak naprawdę gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, zawsze we mnie jest Bóg. Zawsze mi towarzyszy. No tak, życie, nie? Życie. To jest to, co czasami się tak zastanawiamy, że ludzie przestali sobie stawiać fundamentalne pytania. Skąd jestem? Dokąd nie? zmierzam? Dokąd zmierzam? Kto jest twórcą tego życia we mnie? Jak sobie człowiek gdzieś tam to częściej zapytuje, uświadamia, no to nagle mam takie wow, mogło mnie tu nie być, a jestem. Ktoś mnie tu chciał i ten ktoś jest cały czas mi towarzyszy. Właśnie i jak nawet ktoś ma takie wątpliwości, czy ten Pan Bóg faktycznie wchodzi w relacje, czy jest obecny, to jeżeli nawet mam problem z tymi sakramentami, mam problem ze znakami i symbolami, które na przykład nie przemawiają w danym momencie do mnie, albo jakoś tak oddziaływują, że nie mam tego poczucia bliskości Pana Boga, to zawsze mogę zobaczyć Go w sobie, w drugim człowieku. To jest taka przestrzeń, gdzie zawsze mi towarzyszy. Cud życia. Bo nie da się, że tak powiem, uciec od siebie. Tu jeszcze można by było naprawdę bardzo rozwinąć. Może kiedyś będzie okazja przy tych innych spotkaniach. Może takie spotkanie o podejściu do siebie. W jaki sposób wtedy można na siebie popatrzeć? Jak taka bliskość Pana Boga może zmienić perspektywę rozumienia siebie? W ogóle tego, kim się jest, jak się o siebie troszczy? W jaki sposób się do siebie podchodzi? Jak ja odkryję, że Bóg zawsze ze mną jest, bo jestem na... nie tylko Jego podobieństwo stworzony, ale mam w sobie Jego Ducha. Mocne to jest. To jest jedna rzecz, która myślę, że jest taka bardzo ważna, jeżeli chodzi o Pana Boga, że jest bliski i towarzyszący zawsze i wszędzie, że nie musimy się ograniczać tylko do tego, co jest takie zewnętrzne poza nami, ale możemy po prostu w sobie Go odkrywać. A druga rzecz to jest taka, że dla mnie ten Pan Bóg, który się objawia, zwłaszcza myślę w Boże Narodzenie, to jest Bóg, który jest godny zaufania. Wiarygodny. Wiarygodny, no nie? Wiarygodny, no tak, to jest tak. Świetne. Dlaczego? Nie wiem, czy jesteś w stanie wymyślić. Dlaczego akurat w Boże Narodzenie Bóg, który się objawia, jest godny zaufania? Pan Bóg godny zaufania, Boże Narodzenie, dlaczego się objawia? Albo wiarygodny. Jest prawdziwy, przychodzi. Nie jest takie proste. No bo to wiesz, no nie wiem, o co ci chodzi tak dokładnie, ale no inaczej. Jest Bogiem bliskim. Z czego wynika ta jego wiarygodność? Wypełnił to, co obiecał, nie? Dokładnie. My cały Adwent słuchamy obietnicę Pana Boga, który coś obiecuje. Obiecuje to, tamto. Tak będzie wyglądało życie. Tak się w to zaangażuje. Tak wam się objawię. Tak wam się pokaże. Przychodzi Boże Narodzenie i mówi, proszę bardzo. Dobre. Jestem wiarygodny, no nie? Zrobiłem to. Dałem słowo. Trwało to setki lat, ale się wypełniło. I to jest według mnie coś, co jest też bardzo ważne, żeby w Boże Narodzenie odkryć takiego Pana Boga, który jest godny mojego zaufania, jest godny mojej wiary, bo mi to wszystko pokazał. I mogę to zobaczyć. No, ja mogę sobie wziąć te adwentowe wszystkie proroctwa i zobaczyć, jak to się spełniło w Panu Bogu. No ksiądz biskup nam teraz codziennie, że tak powiem, próbuje to przybliżyć właśnie na takiej zasadzie, że tak. Jest proroctwo i jest spełnienie tego proroctwa. Albo nie ma. Albo nie ma. Ale to był tylko... To tylko jedno się nie spełniło. Balaam, to tylko był Balaam. Ale to wina proroka, a nie Pana Boga. Tam bardziej się spełniła ta oślica Balaama. Natomiast no, myślę, że to jest ważne, że ten Bóg objawiający się staje się Bogiem, który nie tylko coś chce od człowieka, nie tylko w jakiś sposób chce się zaangażować w życie człowieka, ale przede wszystkim taki, który... pokazuje, że możemy mu zaufać, że cokolwiek on potem jeszcze powie, to będzie godne zaufania. A trzeci to jest słowo zaangażowanie. Gdzie się przygotowałeś dzisiaj? Zawsze jestem przygotowany. Zawsze. Trzecie to jest zaangażowany, czyli taki Pan Bóg, który ma dla nas konkrety. To też jest chyba fajne wyłapać w Boże Narodzenie, że Pan Bóg, jak przychodzi do człowieka, to jest takim naprawdę dobrym przyjacielem. To zaangażowanie mi się kojarzy z takim czymś, że dlatego mi się to z przyjacielem skojarzyło, że Pan Bóg jak nam daje słowo, przychodzi do nas jakimś słowem, to po pierwsze on ma kilka takich fajnych cech. Pierwsza taka najważniejsza chyba cecha, to on zawsze słucha człowieka. Czy my jak, nie wiem, klękniemy do modlitwy, legniemy sobie w łóżku, siądziemy w fotelu, bo jesteśmy zmęczeni, nie wiem, jedziemy samochodem, to możemy Panu Bogu wszystko poopowiadać. Tak. I on będzie słuchał. Nawet jak ponarzekamy, to będzie słuchał. Pierwsza rzecz. No, a wiesz, że sobie to też zapisałem, że on zawsze słucha i że on lubi,
widzieć, że mi na czymś zależy. Że się z nim czymś dzielę, tak? Tak, tak, tak. Że mnie to cieszy, bo to genialne. To jest bardzo fajne. To warto zapamiętać, że Pan Bóg lubi widzieć, że mi na czymś zależy. I właśnie w tej modlitwie, nie? O, jak on słucha, jak mi na czymś zależy, jak to mówię, Panie Jezu, bo tamto. I czasami jest tak, że się to gdzieś tam jakoś Pan Bóg mi daje łaskę i to wypełniam. Czasami jest tak, że jak w tej Ewangelii czy w Piśmie Świętym, nie? Że został wysłuchany dzięki uległości, że jednak nie o to chodziło. Nie? Ale Panu Bogu, on lubi to zaangażowanie. Tak, lubi. Obyś był zimny albo gorący. Lubi słuchać. I to nie chodzi o to, że on to wie, co my chcemy powiedzieć, tylko on po prostu lubi nas posłuchać. Tak. O czym my żyjemy, co się dzieje w naszym życiu. Jak prawdziwy przyjaciel. Dokładnie, nie? Że słucha. Potem to mi się podoba, że Pan Bóg, jak daje słowo, to bardzo często pociesza słowem. Znaczy on ma takie słowo, które potrafi człowieka pocieszyć i podnieść na duchu. I warto takie słowa Pana Boga sobie nawet gdzieś tam nosić w sobie, gdzieś mieć zapisane, odnaleźć w Piśmie Świętym. Bóg, który pociesza. Ale jest też, bo prawdziwy przyjaciel to jest nie tylko taki, który przyjdzie i poklepie po ramieniu i powie, że będzie dobrze wszystko, tylko tak. Też na przykład powie, gdzie jest błąd. Tak. Co się powaliło, gdzieś tam poniszczyło w życiu. Tylko prawdziwy przyjaciel potrafi ci zwrócić uwagę. Tak, i robi to w taki sposób, że ty jesteś w stanie to przyjąć. Tak. Potem się poznaje przyjaźń. Jak nie przyjmujesz, to znaczy, że to nie jest przyjaźń. No, albo zrobił to w taki sposób nieprzyjacielski, nie? Że jemu nie zależało na twoim dobru, tylko tak. Żeby ci dopiec. No, więc Pan Bóg to jest kolejna rzecz, nie? Że daje słowo, które nas poucza, które nam wskazuje błędy, które nam pokazuje, jak prostować drogę. A jeszcze takie to, że na przykład Pan Bóg w tym swoim słowie potrafi nam dać nadzieję. To jest genialne, że to jest coś, czego często nawet ludzie mogą nie potrafić nam dać. A Pan Bóg przychodzi i ma takie słowo, że on otwiera na przyszłość. Mm. Daje nadzieję. No i co tam jeszcze masz? I myślę, że tyle. Znaczy nie, powiem tak, mam jeszcze jedną rzecz, taką prostszą, że tak powiem. Takich czasów dzieciństwa, czy nawet teraz czasem, to bardzo mi się kojarzy takie towarzyszenie Pana Boga, Jego obecność, taka Jego namacalna obecność w naszym życiu. Czyli na przykład przydrożne kapliczki, które przypominały o Panu Bogu, gdzie człowiek przechodząc gdzieś na spacerze robił znak krzyża, bo mijał kapliczkę, bo ktoś postawił w danym miejscu na skrzyżowaniu jakichś nawet leśnych dróg czy polnych. Potem to, że codziennie biją dzwony. To też jest coś, co ma mi przypomnieć o obecności Pana Boga. No to tak pamiętam, jak do szkoły jeździłem autobusem z Koszarawy do Żywca, do szkoły średniej. No to jak mijaliśmy kolejne kościoły, tam w Przyborowie, w Jeleśni i tak dalej, to wielu z nas, myślę, że wszyscy, robiło znak krzyża, jak tylko przejeżdżaliśmy obok kościoła. To było piękne, myśmy to z domu wynosili. To mam trzecią rzecz właśnie, że kościoły. Nie? A to jest to, że ta Boża obecność przez te znaki, o których wspominasz. Takie proste, no nie? I że ja umiem przeżywać te znaki. Że one od razu mnie do czegoś kierują, no nie? Bo taki jest sens tego. Tak naprawdę ktoś tą kapliczkę stawiał po to, żeby Panu Bogu przypomnieć, że On jest obok, że idzie z Tobą, że nie wiem, idziesz do pola pracować, a mijasz kapliczkę i wiesz, że ten Bóg będzie Ci towarzyszyć. Tak. Że będzie obecny. Idziesz do pracy albo idziesz na zakupy, mijasz kościół, wiesz, że ten Pan Bóg będzie Ci towarzyszył. No, fajne to. A Ty jeszcze coś masz? No. No to mów. No bo fajnie pokierowałeś ten temat na to moje doświadczenie, chodzi mi o ten początek naszego spotkania. Józef, który śni o aniele. Tak, bo to mówię, przeczytałem i tak sobie pomyślałem, że no to jest właśnie największy problem. No, kto z nas śniąc ma takie odczucie Pana Boga, że się mu anioł objawił we śnie i mu wszystko wytłumaczył? A miałeś kiedyś sen religijny? Ja w ogóle mało które sny pamiętam. Ale nie miałeś tak, że się śni, że na przykład, nie wiem, że mszę odprawiasz albo że komunii nie udzielasz? Ja zdrowy jestem. Nie. To nie żartuj się z takich rzeczy. Mi się śniło. Mi się śniło, że byłem na adoracji. Miałem takie sny. Szczerze powiem, że nie pamiętam, żebym miał kiedykolwiek takie sny. To zależy od człowieka. Ale są ludzie, którzy jak coś przeżywają, no to potem gdzieś tam we śnie są konsekwencje tego przeżywania. Tak, bardzo często jest tak, że jak czymś żyjemy tak bardzo intensywnie w ciągu dnia, to na przykład wieczorem potem śnimy w tym temacie. No z takich, mówiliśmy o tych moich doświadczeniach Pana Boga, to ja zaczynam przeżywać takie doświadczenie na modlitwie. Myślę sobie, Panie Jezu, Ty tu jesteś obecny, mówię do Ciebie, prowadzę modlitwę, układam swoimi słowami. I nagle w ostatnich latach mam takie coś. Przecież ten Jezus jest już młodszy ode mnie. Ja przeżywam Jego obecność,
ale staram się go tak rozumieć, jak naprawdę on był. No i on przeżył te, powiedzmy, 33 lata, ja już mam 37, już był młodszy ode mnie. Jakbym go dzisiaj spotkał na chodniku na ulicy, a go spotykam, powiedzmy, w tej sferze duchowej, i też zacząłem to przeżywać, ten nawet jego wiek zacząłem przeżywać. No to już jest taka ignacjańska metoda wyobrażania sobie bardzo konkretnie Pana Jezusa, takiego właśnie z krwi i kości, że tak powiem, stojącego przy Tobie. No i tak sobie myślę, ja coś tam robię, a on przychodzi, słuchaj Piotrek, no nie o to chodzi, nie o to chodzi. Co ty wiesz, nie? Tyleś przeżył, a tak mało wiesz. No. Ale i bardzo mi się to spodobało. No jestem mu wdzięczny za to, że żyje już dłużej niż powiedzmy on. A zarazem w modlitwie otwiera to przede mną taką nową przestrzeń naturalności. Naturalności. To no, Pawlukiewicz, bardzo lubię go wspominać i cytować. On opowiada tą modlitwę tej siostry zakonnej. Jak on gdzieś tam siedział w konfesjonale, czy jakiś inny ksiądz, wbiega ta siostra zakonna, klęka, kłania się przed tabernakulum i mówi, ty Żydzie! I tam dalej do Jezusa. Ale taka naturalność w modlitwie i właśnie tej naturalności doświadczam i mi to pomaga. No, to jest bardzo dobre. Bóg, który jest taki bardzo konkretny wtedy. Że on nie jest tylko tak, jakimś kodem, prawda, hermeneutycznym. On nie jest tą, która jest gdzieś taka odległa, no nie? No i mam jeszcze takie fajne wypisane, że to doświadczanie Pana Boga to jest też doświadczanie całego Jego świata. Czyli doświadczanie Boga, doświadczanie Jezusa, doświadczanie Ducha Świętego, doświadczanie Maryi, doświadczanie świętych. Czyli ta bliskość Boga to jest ta bliskość całego świata wiary, całego świata religijnego. Czyli jak gdyby z Panem Bogiem tego doświadczam, tak? Że On mi to przynosi, całe on bogactwo. Dokładnie. No to jest taka myśl rzadko spotykana bardzo. I ja to dzisiaj sobie tak próbowałem napisać, wypisać. On przychodzi do mnie z całym darem Kościoła, z całym darem świętych. I teraz sobie myślę, jakich ja świętych znam, lubię, cenię, z którymi świętymi ja gadam? No właśnie. No, jakich masz świętych, z którymi gadać? Ja sobie wypisałem. Bardzo lubię mojego patrona parafii, bo z nim jestem związany, Karol Boromeusz. Potem święty Antoni. Bardzo często się gubię, czy coś gubię. I ktoś mi zdradził zasadę. Obiecaj coś Antoniemu, najlepiej kasę. I to stąd się wzięły te figurki w kościołach. Figurki ze skarbonką, tak. Na chleb świętego Antoniego. Tak. Ten, kto jest wdzięczny świętemu Antoniemu, rzuca tam ofiarę, z tego się robi dobry użytek. No a święty Antoni jest taki no, super gość, bardzo często pomaga. Od pomagania, dokładnie. Zaświadczam o tym. Święty Piotr z racji imienia, święta Faustyna, przeczytałem czy czytam dzienniczek. Matka Teresa, bardzo ją lubię, ona ma świetne myśli, mam tę książkę też jej. Teresa... To jest moja, ja może powiem coś fajnego, tak, z dzieciństwa, jak byłem jeszcze małym dzieckiem, to była pierwsza książka chyba, którą sam tak od siebie przeczytałem, to była o matce Teresie z Kalkuty. No. Byłem małym dzieckiem. Do dzisiaj pamiętam, ileś razy tą książkę przeczytałem. Na mnie zrobiło wrażenie tej trudności, że... tytułu i tak dalej. To, cośmy mówili ostatnio, że ona nie mogła doświadczyć obecności Bożej, noc że była ciemna, tylko wierna, tak. Nie? Była tylko... Ta wierność ją ratowała, czy na tej wierności budowała. Ale idę dalej. Teresa od Dzieciątka Jezus. To wiem, że w seminarium przeczytałem od deski do deski i ktoś mi potem powiedział, że ja mam taką duchowość, taką dziecięcą. Tereski. No to myślę, że każdy by chciał mieć taką duchowość dziecięcą, jak miała Tereska. Tak, to prawda. I tak na szybko tyle świętych wymieniłem. To są ci wszyscy, którzy idą razem z Bogiem, z jego obecnością. Którzy też pokazują tą bliskość Pana Boga, no nie? To... Tak. No to jest też na pewno bardzo fajne, bo takie namacalne. Łatwo sobie zrobić taki spis kanonik swoich świętych, których się lubi bardzo, z którymi się nawiązuje taką relację bliższą, bo to też pomaga relację z Panem Bogiem budować. Oni są u Niego. No i myślę, że lądując na koniec, bo no nie ukrywam, że bałem się tego tematu, bo z jednej strony relacja z Panem Bogiem, o tym były 3 poprzednie odcinki, ale świetnie to poprowadziłeś, tą inną perspektywę pokazałeś. Ja sobie przed spotkaniem naszym wpisałem w Google oczywiście, relacja z Panem Bogiem. No to mogą być ciekawe rzeczy dopiero. No i słuchaj, znalazłem tam 5 sposobów na to, żeby ta relacja była fajna, żeby ją budować, żeby ją odkrywać, żeby ją poznawać. I spodobało mi się to. 5 sposobów. No słuchaj. Czy 5 punktów. Punkt 1. Poznaj siebie. I to jest dla mnie genialne, bo jak ja poznam siebie, wiem jaki jestem, wiem co mi idzie łatwiej, co mi idzie trudniej, to też wiem, gdzie Pana Boga łatwiej mi jest odkryć, a gdzie będzie mi trudniej. Jeżeli ja jestem, powiedzmy, człowiekiem bardziej aktywnym, który woli działać, pracować, niż, powiedzmy, klęczeć na adoracji, no to staram się... Ciężko kontemplacyjne poznanie Pana Boga. Ciężko kontemplacyjne. To staram się Pana Boga odkrywać
i pytam go, czy on chce mi się dać odkryć w mojej aktywności takiej. I bardzo często mi się to sprawdza. Myślę, że daje się odkrywać. No, Święty Paweł raczej należał do ludzi, którzy byli jacyś tacy specjalnie spokojni i mogli usiedzieć na miejscu, biorąc pod uwagę podróże, a miał piękne doświadczenia Pana Boga. Dokładnie, więc poznaj siebie. Drugi punkt. Świętuj wydarzenia ważne dla Ciebie i dla Jezusa. Trzeci punkt. Spisz Twoją historię miłości. I tu chodziło o to, żeby mieć taki swój dziennik duchowy, bo mówimy o tym Panu Bogu, o relacji do Pana Boga. W tym dzienniku duchowym zapisać sobie swoje pozytywne, dobre, mocne doświadczenia wiary, do których możesz potem wracać. Taką genialną rzeczą było coś, jak się na Oazę jeździło. Był ten zeszyt, na którym niektórzy notowali każdą konferencję, każdą tam pieśń dnia i tak dalej, ale notowało się też takie wnioski z namiotu spotkania, z tej modlitwy Pismem Świętym. I wiem, że nawet dzisiaj, jak otwieram taki zeszyt, to tam są takie myśli, takie moje. Aż nieraz sobie myślę, kurkaś, to fajnie napisał. Czwarte, spotykaj się z miłością oko w oko. I tam chodziło generalnie o adorację, o modlitwę, o ten czas spędzony z Panem Bogiem, taki sam na sam. Nie szablonowy, nie formułkowy. Żeby nie było tak, że Bóg jest blisko, przyszedł, a siedzi sam, bo ja się zajmuję czymś innym. No nie? Dokładnie. I piąte, bądź motorem twojego rozwoju duchowego. No i tu było pytanie, my karmimy swoje ciało, karmimy swój umysł i czym karmimy swoją duszę? To już było, że tak powiem, na tych wcześniejszych spotkaniach. Bardzo mi się to spodobało, te 5 punktów. No myślę, że to jest fajne, bo to mamy już takie, no powstała z tego taka fajna wizja. Z jednej strony mamy to, jak się Pan Bóg objawia, jak towarzyszy z taką wielką bliskością, w jaki sposób się angażuje, w jaki sposób pokazuje, że można mu zaufać i budować z nim relacje, a z drugiej strony mamy te właśnie, chociażby te 5 punktów takie bardzo ładnie pokazane, w jaki sposób my do tej relacji możemy podejść. Drodzy radiosłuchacze, drodzy podcastosłuchacze, serdecznie Was pozdrawiamy. Moi drodzy, przed nami święta Bożego Narodzenia. Życzymy Wam spotkania takiego Boga, który się naprawdę w te święta objawia. Życzymy Wam doświadczenia Jego bliskości, Jego obecności, Jego troski o Was. On się troszczy o każdego z nas, ale troszczy się też o naszych bliskich. On ogromnie lubi wspólnotę. No i mamy nadzieję, że to naprawdę nie jest ostatnie spotkanie. Mamy nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia. No to cześć. No to cześć.